śmierć zostanie pokonana przez życie, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przystąpmy z radością do sprawowania Wielkanocnej Mszy Świętej i z dumą dołączmy do orszaku zwycięskiego baranka Jezusa Chrystusa. Przedstawiajmy Panu Bogu i składajmy na ołtarzu wszystkie nasze intencje, może te wszystkie intencje, które przez Wielki Post nieśliśmy w swoich sercach. Boże miłosierdziu, polecam zmarłą Annę Pogorzelec w pierwszą rocznicę śmierci. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan.
uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wstrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga, na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Zostaliście z martwych, szukaliście tego, co w górze, gdzie przyszło.
biegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Też w tym miejscu należałoby postawić pytanie,
jak my, z jakim duchu, z jakiej intencji jesteśmy i odwiedzamy cmentarze, groby naszych bliskich. Czy tylko idziemy tam, aby się skupić nad tym miejscem, czy idziemy dalej duchem, wiarą, przechodzimy przez ten grób do życia, do Królestwa Niebieskiego, do nieba, do zmartwychwstania. Bo to jest najważniejsze, nie grób, ale życie, życie wieczne. Z wiarą stajemy dzisiaj przed pustym grobem, z którego płynie radosne orędzie, że Jezus żyje. Z tego grobu rozchodzi się na cały świat Ewangelia życia, radości, nadziei. Wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał. Przyjmując Chrystusa, przyjmujemy nowe życie. Spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym przemieniło uczniów i całe pokolenia chrześcijan. Tajemnica pustego grobu potwierdza, że miłość Chrystusa zawsze odnosi zwycięstwo nad śmiercią, nad egoizmem i nad grzechem. Przeżywamy obecnie trudne chwile związane z pandemią. Ogranicza nam ona dostęp do naszych świątyń, gdzie moglibyśmy w sposób uroczysty celebrować rękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale popatrzmy na to z nadzieją, że mamy niepowtarzalną okazję uczynić z naszych mieszkań kościoły domowe. Możemy w naszych domach adorować naszego Pana, uczestniczyć duchowo za pomocą mediów, internetu, we wszelkich nabożeństwach odbywających się w świątyniach. Spróbujmy te wszystkie przeciwności pokonać, wpatrując się w zmartwychwstałego Chrystusa. Ufamy, że droga, którą wyznaczył nam Bóg, a którą staramy się kroczyć, doprowadzi nas do celu ostatecznego, jakim jest oglądanie twarzą w twarz naszego Ojca w niebie. Dlatego powtarzajmy ciągle, szczególnie teraz w okresie wielkanocnym, powtarzajmy: Alleluja, Jezus żyje. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod
został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Weseląc się w tym dniu wspaniałym, wzywajmy opieki Pana Boga, który wskrzesił zmartwychwstałego Chrystusa, a nam dał nadzieję zmartwychwstania. Ojcze Wszechmogący, udziel Kościołowi duchowej mocy, aby prawda o zmartwychwstaniu Pańskim rozbrzmiewała w sercu każdego ochrzczonego i niosła świat dobrą nowinę o zbawieniu. Ciebie prosimy. Ojcze Szczodrobliwy, daj nowo ochrzczonym coraz pełniej poznawać Ciebie, a Duch Święty niech prowadzi ich do umiłowania Pana Jezusa i Kościoła. Ciebie prosimy. Ojcze Nieskończony, doprowadź całą ludzkość do poznania Ewangelii i szczęśliwej wieczności, aby Chrystusowe zbawienie dosięgło każdego człowieka stworzonego na Twój obraz. Ciebie prosimy. Ojcze Sprawiedliwy, udziel pożywienia głodnym, pokoju zwaśnionym, mieszkania bezdomnym, zdrowia chorym, pocierpie strapionym i samotnym, aby każdy otrzymał dary według swoich potrzeb. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Ojcze żyjący, przyjmij do swojego domu naszych zmarłych braci i siostry, świętej pamięci Anny Pogorzelac oraz wszystkich, których wiara tylko Tobie jest znana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Ojcze nas wszystkich, których w Jezusie przygarniasz nas jako swoje dzieci, spraw, aby udział w najświętszej ofierze zawsze był dla nas, dla naszych rodzin, dla całej wspólnoty parafialnej, pewną drogą w Twoje ramiona. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Boże Ojcze, który nawet ze śmierci potrafisz wyprowadzić życie, udziel nam swoich darów, abyśmy z radością świadczyli o Twoich dobrodziejstwach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za
gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Paska. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią was paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również góry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale nieustannie wołając. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie
Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Poczęli przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowu, ośmielamy się
Jezus żyje. Niech Chrystus zmartwychwstały nam błogosławi.
wszystkim szczędzi Boże. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami.